Witam wszystkich. Minus 11. Już to jest kolejny dzień. Przez parę dni tu przychodziłem, patrzyłem jak zamarzło. Dzisiaj powinno dać radę połowić. Jest pika, kombinezon, kolce, podstawowy zestaw. No i będziemy szli, no nie za wszelką cenę, jak zobaczę, że coś jest nie tak, coś już będzie lód nie taki. Tutaj właśnie się najbardziej tego śniegu obawiam, gdzie leży, ale to jest bardzo, bardzo mała warstwa śniegu, niby powyżej 5 cm tak robi jakąś właśnie taką izolację, a taki to jeszcze nie. No zobaczymy. Zobaczymy nowe bloszunia. Dominik polecił, więc jak nie będą brały, to będzie na niego. Profilowana. Udało się. I zobaczymy, co z tego będzie. Wysoko, wysoko. Się namachałem i wziął. Zbiegajcie. Oczywiście musiała bateria padnąć. Branie naprawdę strasznie delikatne i blaszka od Dominika. Widzę zresztą jak zaczepiony za dolną wargę. Nie, tam nie będę szedł. No, bo tak trochę chujowy. Tak trochę.
co dziura to jest. Kawanasik, pokaż się. Zobaczcie. Kawanasik. No i wypuszczamy. Fajnie, już taki 30. Fajny, już 30-taczek. Ale aż do gardła, dobrze, że mam szczypce, bo bym go nie ten, nie odczepił. Żeby nie
żeby nie szczypce, to bym go nie odczepił. Dlatego zawsze na lód szczypce. Udało się połowić. Sprzęt niestety znowu zawodził przy takiej temperaturze. No ale 5 baterii to starcza jak zwykle na 5 godzin. To dzisiaj przy takim zimnie minus 10 i wietrze to jest jakieś 1,5 godziny, 2 godziny max nagrywania. No ale udało się coś nagrać. Nowa blaszka. Podam jaki to model w opisie do filmu. Zakupiłem ją dzięki Dominikowi, powiedział, że zakupił taką i na nią mu tylko ostatnio brały, jak był na lodzie. No i faktycznie robiła robotę, fajnie, mocno pracuje, złoto miedziana i była zabawa. Tutaj mam drugą wędeczkę, a z mniejszą blaszką. Bardzo fajnie można nią nadać pracę dla blaszki, jednak na mniejsze blaszki nie chciały. Ja jestem właśnie zwolennikiem większych blaszek. Lubię łowić tak jak dzisiaj, tak od 4 metrów, tak nawet do 12, no aż tak głęboko tutaj nie ma. I no uważajcie na siebie. Ja wszedłem tylko dlatego dalej na ten lód, ponieważ był mój kolega i za nim poszedłem dzięki Grzesiek i we dwóch to zawsze jakoś raźniej. Tylko tam, gdzie woda wybiła na lód, był mocniejszy, a gdzie warstwa dosłownie 2-centymetrowa śniegu już nie dało rady tam wejść i trzeba było właśnie unikać tych miejsc. Jeżeli na przykład tutaj dzisiaj napada śniegu, to już to nie wejdę, bo nie będę wiedział jak się poruszać po tym zbiorniku. To, że na przykład jest duży czy mały zbiornik, to nie znaczy, że na przykład na dużym będzie gorszy lód niż na tym małym. Ostatnio są takie zimy, że zamarza lekka warstwa lodu, spada śnieg i naprawdę te małe zbiorniki są często dużo bardziej niebezpieczne niż większe. No trzeba sprawdzać, dowiadywać się i jeżeli nie jesteście pewni, to nie wchodzimy. Kombinezon wypornościowy. Oczywiście kolce i zdrowy rozsądek. Jeżeli już coś tam czujemy się niepewnie, nie idziemy dalej, nie warto. No i co, zobaczymy gdzie jeszcze połowię w tym roku. Powoli już myślę o pstrągach. Was pozdrawiam, do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć wam.